A, jak już to oglądasz, to mam do ciebie sprawę, zostaw łapkę w górę i możesz także zasubskrybować kanał. I pamiętaj o dzwoneczku! Siemaneczku, z tej strony Mendia, w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o Piggy 2. Piggy Book 2, czyli rozdział drugi, książka druga, spowiemy sobie, co dokładnie zostało pokazane, bo został pokazany trailer drugi Piggy. Trailer drugiej części Piggy został pokazany i sobie go zaraz obejrzymy, ale zanim sobie obejrzymy trailer drugiej Piggy, to chciałbym wam pokazać trailer pierwszy, znaczy może nie trailer, ale sam taką wstawkę do początku drugiej części. Widzimy tutaj od razu, zobaczycie sobie, widzimy tu, to pewnie każdy zna, więc to szybko przelecimy. Widzimy tutaj jakiś las zimą, mamy tutaj, ważne są okulary, pamiętajcie te okulary i sobie gdzieś idzie. I to jest bardzo ważne, popatrzcie teraz na to, co tu chodzi. Pamiętajcie widzowie, od razu zostawcie suba, lajka i dzwonka, bo będzie dużo więcej odcinków o całej teorii tutaj Piggy, co będzie się działo z Piggy 2. Będziemy miało to wszystko oglądać i sprawdzać, zobaczcie na to. Okej. I powiedział, że znaleźli to, co szukali, znalazł to, co oni szukali. Czyli czegoś szukali i oni to znaleźli. Więc no już mamy tutaj pierwszą rzecz, która jest bardzo ważna, czyli znaleźli to, co szukali, czyli co szukali, ale zaraz się to wyjaśni. A teraz lecimy do trailera, który został nam zaprezentowany. Ja sobie go włączę w rozdzielczości Full HD, żeby było jak najlepsze rozdzielczości. Będziemy mieli Full HD. I zobaczcie to. Pierwsze, co nam się wrzuca w oczy, jest to laboratorium. Pewnie kojarzycie laboratorium, było w chapterze 12. Identyczne skrzynki, może drzwi, a nie, ale to ściany, no jakby chapter 12, co nie? Jeżeli myślicie, że to chapter 12, napiszcie w komentarzu, w ogóle piszcie swoje teorie w komentarzu, bo to będzie naprawdę fajnie, będziecie pisać swoje teorie, co wy o tym wszystkim sądzicie, bo to jest naprawdę ciekawe. Więc przechodzimy dalej. Mamy pierwsze drzwi i dostajemy się do pierwszych drzwi. Co widzimy? Widzimy policjanta. Do czego policjanta? Z taserem. Wygląda trochę jak jailbreakowy, ale tu pewnie żadnego powiązania nie ma, po prostu to jest... Może jednak tu jest jakieś powiązanie, bo w sumie jailbreak ma Piggy, a Piggy miało bank z jailbreaka. Więc no tutaj coś może jakieś powiązanie jest. Mamy tutaj coś takiego. Takiego policjanta. Okej, lecimy dalej, bo to jest na razie początek. I lecimy dalej, zobaczymy, że idziemy kolejne drzwi. Zaraz pokażę wam moją kolejną teorię. Lecimy kolejne drzwi i mamy drzwi. I zobaczcie, mamy Zizi, ale zobaczcie, Zizi jest w jakiejś klatce. Od razu wam teraz wyjaśnię, o co mi tu chodzi i co podejrzewa. Wchodzimy do Zizi. Zizi jest przestraszona, znaczy bardziej zła. Ona takie ma oczy takie przestraszone, bardziej złe, te brwi takie bardziej... Takie brwi, że jest zła. Zobaczcie ten ruch. Podejrzewam jedną rzecz, bardzo ważną jedną rzecz. Siedzi w klatce, siedzi zamknięta w pomieszczeniu, rozgląda się i... W tym momencie ktoś wchodzi do pokoju i ona stosuje ruch obronny, czyli widzicie? W czasie, kiedy rozgląda się, nikogo nie ma, ktoś wchodzi i ona szykuje ręce. I zobaczcie, mi się wydaje, że po prostu ktoś wszedł do jej klatki, pokoju, w którym jest zamknięta, bo jest przetrzymywana. Może w tych drzwiach jest przetrzymywana, zobaczcie, tutaj. Może tu jest przetrzymywana. Ktoś wchodzi i ona się zaczyna bronić, czyli no zwiedzamy te pokoje, czyli może my to weszliśmy i ona się zaczęła bronić. No nie wiem, dobra, lecimy dalej, mamy zbitą szybę i klamkę w inną stronę niż reszta. Gdy wchodzimy, mamy jakiegoś rewolwerowca, jakiegoś agenta, cały na czarno ubrany. Tu leciutko jakby się rozjaśniło, to jest krawat chyba czerwony. Tutaj czerwony krawat. No nie wiem, no, wydaje mi się, że ta postać może być bardzo powiązana z Piggy 2, jest naprawdę ciekawy. No tu później będzie jeszcze naprawdę, więc no tu mamy jakiegoś agenta z bronią, no się zaczyna naprawdę nieźle tutaj dziać. Więc moim zdaniem jest to jakiś agent, który jest tu z bronią i strzelił, na koniec strzela. Wydaje mi się coś, że my wchodzimy do tej pokoi, oni nas widzą, albo coś wchodzi do pokoju, on na przykład się broni, strzela, nie wiem. Dobra, przechodzimy do kolejnego pokoju. Mamy tutaj... Nie wiem, co to jest. Czy to jest zamrożona? Czy to jest coś, z szybą jest? Może ona jest brudna, zamrożona? Nie wiem. I tu mamy stateczek. Statek. I co z tym statkiem?
Mamy tutaj, nie wiem, dziadka, który pływał statkami i jest na morzu. Zobaczcie w ogóle, jakie morze duże. To jest na pewno jakieś morze lub ocean po prostu. Gdzieś wypłynął, to jest na pewno statek. Ale co on na tym statku robi? Czy będzie chapter na statku? Czy to będzie Bóg? Co będzie oznaczała druga książka? Ja jeszcze dalej mam jeszcze lepszą teorię. I to się dopiero teraz moje teorie zaczynają, bo tutaj nic nie jest wyjaśnione. Ale lecimy dalej. Lecimy dalej i zobaczcie sobie teraz to. Kojarzycie z poprzedniego... To na początku odcinka pokazywałem filmik i powiedziałem, popatrzcie na okulary, zobaczcie, co tam leży przy drzwiach. Okulary. I on powiedział, że znaleźliśmy to, co szukaliśmy. Czyli to, co oni szukali, znaleźliśmy to. Czyli czy oni szukali tego laboratorium, czy co, że tu są okulary? On się tu dostał. Bo teraz jak zobaczycie, on powiedział, że znaleźliśmy to, czego szukali, i jesteśmy tutaj. To jest to laboratorium, bo to jest 100%. Zobaczcie teraz to. Zostawię ten kadr. Zostawię ten kadr. I zobaczcie ten kadr. Czyżby czasami to nie jest to samo, co on teraz jest, tylko obrócone za pleców, bo teraz jesteśmy w do niego, a na trailerze zobaczcie sobie. Mamy go, ale nie wtedy patrzymy stąd, tu gdzie mam myszkę, a teraz patrzymy za jego pleców i widzimy, co on znalazł. Czyli znalazł jakieś laboratorium, nie wiem, tu jest jakieś coś czerwonego się świeci, dwa budyneczki, tu wszędzie śnieg. Ciekawie naprawdę to będzie, lecimy dalej. No to na razie tyle. No i to, co zostało znalezione, te okulary bardzo ważne, pamiętajcie, one leżą, czyli możliwe, że to jest to laboratorium całe. Ale zaraz powiem wam kolejną teorię. I tak, 53 sekunda, bardzo ważna, ponieważ w 53 sekundzie będzie mi naprawdę to ciężko zrobić. Może się uda, zapieczona, nie udało się. Zobaczycie, w 53 sekundzie mruga Bunny. O co chodzi, czy widzicie tą Bunny? Ona w 53 sekundzie na jedną klatkę się po prostu pojawia, tak. Jeżeli zatrzymacie prawidłowo, to zobaczycie to, co ja zobaczyłem. Pojawia się coś takiego. Czy to jest... jakaś informacja, co to ma być, coś, nie wiem, naprawdę, ale... No, to może być bardzo ważne, bo ona co, może żyje. Bunny może żyje, albo pojawi, albo to jest duch Bunny. Będzie nas nawiedzać, będzie nam pomagać. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Musimy to, na pewno będę wam, co będę dalej opowiadał, będę wam mówił. I moja największa teoria po prostu, którą wysnułem sobie, to jest w ostatnim pokoju, który drzwi są otwarte. Zobaczcie, jak dalej idziemy, to widzimy... widzimy niebieski eliksir. Jak dobrze wiecie, Mr. P, żeby wyleczyć swoją żonę, używał eliksirów. I nie wiem, to jest moja głupia teoria, ale możecie napisać, czy się z nią zgadzacie, czy nie. Napiszcie teraz w komentarzu, po tym jak to wam powiem tą teorię, czy się zgadzacie z tym, jeszcze zgadzacie. Mr. P, wiedząc, że jego żona jest chora, chciał zrobić lekarstwo. Ale to lekarstwo okazało się, że jest trucizną, znaczy no zarażało i infekowało no wszystkich wokół, tak? Ale jakby było teraz, zobaczcie to, że w sumie on to dobrze zrobił. I te lekarstwa były dobre. I tak naprawdę one działały. Ale on nie podawał tych działających. Dlaczego nie podawał tych działających? I w ogóle kim był TSP? Postać, która pojawiała się cały czas w Piggy 1, ale nigdy nie było jej w Piggy 1. A cały czas była podpisana. TSP. To tak było, no TSP. Co to była za postać? I zobaczcie sobie idealnie. Mamy tutaj niebieski eliksir, który... był także w no, takich samych fiolkach, kolory były. No, coś jest tu związane. Moim zdaniem to było właśnie do lekarstw. I zobaczcie teraz to. Czy to czasami nie jest TSP? I moim zdaniem Mr. P robił dobrze lekarstwa. Ale właśnie był on. On, który specjalnie, jak Mr. P nie zaglądał, przeszkadzał, mieszał te trucizny albo robił infekowane. Mr. P działał dobrze, ale on sabotował całą sytuację. Jeżeli sądzicie, że moja teoria jest prawidłowa, możecie napisać, że zgadzam się z nią. Jeżeli nie, to napiszcie, że nie zgadzacie się, Wendy, nie zgadzam się z tobą, moja teoria jest lepsza i napisz swoją teorię. A ja zobaczę i może nagram odcinek o waszych teoriach. Jeżeli chcecie odcinki, ja będę wasze teorie testował, to napiszcie w komentarzu waszą teorię, a ja waszą teorię nagram i wy będziecie wtedy, na przykład zrobię odcinek z 5 waszych teorii i jakiś fajny wybiorę sobie i wy taki wtedy będziecie mieli. No i tu mamy ostatnią sytuację, czyli mamy... jest Piggy? Nie wiadomo kogo. Piggy
Bóg. Dwa. I drodzy widzowie, ja nie wiem, czy moja teoria jest prawdziwa, czy nie. Widzieliście cały trailer wyjaśniony z wszystkimi ciekawostkami, opowiedniami i łączący się z wcześniejszym filmem wprowadzającym. Ciekawostkowym, to nie był trailer taki ciekawostkowy, pierwszy, który już był nagrany chyba ponad miesiąc temu. Nie wiem nawet, kiedy była nagrana pierwsza część, powiem wam, tamta już jest 4 lipca, czyli miesiąc temu, ponad miesiąc, półtora miesiąca temu była nagrana pierwsza część takiego filmiku krótkiego, że coś zostało znalezione. Teraz wiemy, co zostało znalezione, nadal nie wiemy, po co jesteśmy w laboratorium. Jest to związane coś z chapterem 12. Przechodzimy do różnych pokoi, czy oni wszyscy są w pokoju przetrzymani, czy możliwe, że jeszcze jedna, czy wszyscy są w psychiatryku. I ta cała sytuacja z Pigiem została wymyślona na cześć psychiatryka, bo wszyscy są chodzi psychicznie, coś, no czy to głupia teoria, ale nigdy nie wiadomo. Teorie były różne z bajkach też, więc... Ale widzowie, pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie, na razie, trzymajcie się, do kolejnego odcinka, żywio dla was! Uuuu!